Paneczko, z tej strony Miedza. Siedzę sobie właśnie w internacie i wpadłem na pomysł nagrania nowej serii Survival w internacie. Koledzy w mają bekę. W tym odcinku pokażę wam, jak zagrzać mleko na płatki robione w kubku z traktorkiem. Musi być kubek z traktorkiem, inaczej nie wyjdzie. To teoretycznie nalewamy mleko do butelki. To już nalałem, tyle ile potrzeba. Mleko kupujemy w sieci sklepu Biedronka, najlepsze, 4,2%. Nic. Mamy korek. Nie używając żadnego garnka, ani prawdziwego ognia, zagrzejemy mleko. Tutaj mamy, Adum, takie lekkie porządki zrobimy, tam kolegi to nie nagrywaj. Tutaj mamy czajnik z nalaną wodą na minimum, powinno być. Mamy minimum. Gotujemy wodę. To się trochę może zejść na otwartym czajniku. Czajnik oczywiście z Biedronki. Jakby to mogło być inaczej. Kolega ma tubekę, ale go nie pokazuj, nie staraj się. O! Słychać. Adum, zbliżenie takie. Woda zaczyna się gotować. Nic nie widać chyba. Ale coś słabo kopie. Ale zaraz tutaj to jest czajnik z Biedronki, to da radę. O, już słychać ładnie, że woda zaczyna się gotować. Jo, zaczyna się gotować już. Później już jak chcemy jeszcze cieplejsze, to już później się szybciej zagotowuje ta woda. No nie możemy zrobić za gorącej wody, bo wtedy nam się butelka może stopić. To też jest. Panie kurwa, że chyba za dużo wody mało. Oj, szybciej się zagrzeje. No to trochę trwa, tu już przeszukuję płatki. Płatki czekoladowe, marki Hopki, Biedronki oczywiście. Dobra, woda nam się zagrzała. Wpuszczamy powietrze. Formujemy butelkę tak, żeby się zmieściła. I grzejemy. Mleko po chwili staje się ciepłe. Tylko nie wiem po jakiej chwili. Zobaczę, jak to Adam nagrywa. No pięknie. A weź takie zbliżenie. Tak. Bo ja czajnika nie przysunę. Mleko już prawdopodobnie jest już prawie ciepłe. Z tego podgrzewamy jeszcze raz wodę. Teraz do wyższej temperatury. Adam ma już bekę ze mnie. Zdania najlepiej mi się przyjrzały, jak już bulki chodziły. Ale ładnie ci to idzie, Mateuszu. Mateusz tutaj jakieś ekscesy przeżywa, emocjonalne. Ty, Adun, nie nagrywaj tego, co ja teraz robię. Nie nagrywaj.
aby coś zobaczyć. Trochę przeczuwałem. Woda nam się teraz zagotowała. Smacznego. Patrzcie, jak nam butelka rośnie, się przesuwa. Ciepłe mleko zaczyna parować. Ale tu się takie mleko osadzi. O, tu już para wodna. I to od środka też. Ole, już ciepła butelka. Serio. Ale cieplutko. Te bólki idą w tym leku. Mleko mamy gorące. Ciepłe nas. W tym odcinku to by było. Piszcie, co bym mógł robić w takim jeszcze survivalu internackim w komentarzach. Łapkujcie, subujcie, komentujcie i tak dalej. A sobie to we mleko pociągnę. W tym odcinku to by było. Na tyle. Do widzenia wam.